31 października kościoły ewangelickie obchodzą pamiątkę reformacji. Wspominają wtedy wydarzenie sprzed blisko 500 lat, kiedy augustiański mnich Marcin Luther przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje 95 tez przeciwko odpustom. Marcin Luther był profesorem biblistyki na tamtejszym uniwersytecie i podczas swoich wykładów prowadzonych najpierw o Księdze Psalmów, potem o liście do Rzymian, czy liście do Galacjan, stwierdził, że praktyka pobożnościowa średniowiecznego kościoła, która pozwalała po pierwsze zadośćuczynić za swoje grzechy, by zyskać zbawienie i po drugie za pomocą odpustów zyskać zwolnienie od tej zapłaty, jest niezgodna z tekstem Pisma Świętego, który studiował i wykładał swoim studentom. Dlatego postanowił zaprotestować. Zrobił to w najlepiej znany sobie sposób, to znaczy ogłosił tezy dysputy akademickiej, zapraszając innych profesorów do tego, by w tej rozmowie o stanie Kościoła wzięli udział. Nie spodziewał się tego, że rozmowa ta zacznie zupełnie nowy okres w dziejach Kościoła. Rozpocznie się ruch, który dzisiaj nazywamy reformacją, z którego wyrosną kościoły ewangelickie i który zasadniczo zmieni obraz zachodniego chrześcijaństwa. Marcin Luther działał w interesie podstawowej biblijnej prawdy. Starał się przekazać wszystkim, że zbawienie nie jest czymś, na co człowiek może sam z siebie zasłużyć. Więcej, Bóg nie wymaga od człowieka jego uczynków, jego działania, tylko Bóg chce z łaski to zbawienie człowiekowi darować. Człowiek musi przyjąć ten dar wiarą. To było osobiste odkrycie Marcina Lutra, które jego samego niezwykle poruszyło i spowodowało, że on, szukający także w zakonie, do którego wstąpił wcześniej, drogi do Boga, odnalazł ją w zupełnie zaskakujący, niespodziewany dla siebie sposób. Bóg w Jezusie Chrystusie na krzyżu zrobił dla człowieka wszystko. Człowiek musi tylko ten dar przyjąć. To odkrycie spowodowało, że cały XVI wiek stał się areną ogromnej dysputy teologicznej. Toczono wiele sporów, wiele dyskusji. Wielu ludzi wraz z tym przesłaniem zaczęło dążyć do reformy Kościoła, której od wieków już się domagano. Dzięki temu powstały kościoły ewangelickie, dzięki temu wiele zmieniło się nie tylko na polu religijnym, ale zmieniło się także w szkolnictwie, w polityce europejskiej i w wielu innych wymiarach życia. Dlaczego jednak sięgamy do tego roku 1517? Myślę, że święto to ma co najmniej kilka wymiarów, o których warto powiedzieć. Oczywiście jest kwestią tożsamości kościołów ewangelickich, które sięgają do spuścizny reformatorów XVI wieku, bo trzeba pamiętać, że reformacja to nie tylko Luther czy jego najbliższy współpracownik Filip Melanchthon, ale także reformatorzy szwajcarscy jak Jan Calvin czy Ulrich Zwingli, a także reformatorzy w innych krajach Europy, także w Polsce, gdzie przypomnieć można choćby Jana Łaskiego. To jest pierwszy z ważnych wymiarów. Każda wspólnota chce pamiętać o swoich korzeniach. Ale drugi, o wiele, wiele ważniejszy, jest ten, dzięki któremu chcemy na nowo, dzisiaj, tu gdzie żyjemy, w tych warunkach, które na co dzień spotykamy, pytać się o podstawowe przesłanie, o znaczenie odkrycia, którego dokonał Marcin Luther, a także inni reformatorzy, którzy w imię tego odkrycia gotowi byli walczyć z wszystkimi potęgami ówczesnego świata po to, by Ewangelia mogła być na nowo wiernie zwiastowana. To odkrycie teologiczne sprowadza się do haseł, którymi spadkobiercy reformacji starali się podsumować w bardzo krótki i zwięzły sposób osiągnięcie i myśl teologiczną swoich założycieli. Hasła te to tylko Chrystus, tylko z łaski przez wiarę, tylko Pismo i tylko Słowo. Tylko Chrystus, bo w Chrystusie także my dzisiaj otrzymujemy zbawienie
i dzięki Jego darowi, który przekazał nam na krzyżu Golgoty w swoim cierpieniu i śmierci, a później w zmartwychwstaniu, nasz grzech, to, co oddziela nas od Boga, zostało usunięte. Tylko z łaski przez wiarę, dlatego że ofiara Chrystusa jest nam darowana za darmo, bez jakichkolwiek zasług, bez jakichkolwiek wymagań, które w naszą stronę są kierowane. Przez wiarę, dlatego że dar ten można uchwycić tylko wiarą, a wiarę budzi w człowieku Bóg dzięki działaniu Ducha Świętego. Ducha Świętego, który działa poprzez Słowo Boże. Poprzez Słowo Boże zwiastowane w kazaniu, poprzez Słowo Boże, które zawarte jest w sakramentach, w chrzcie, w Wieczerzy Pańskiej, poprzez Słowo Boże, które zwiastowane jest w czasie spowiedzi jako rozgrzeszenie i absolucja, poprzez Słowo Boże, z którym my na co dzień spotykamy się, czytając Pismo Święte. I ostatnia z zasad, tylko Pismo. Chodzi oczywiście o Biblię, która stała się na nowo fundamentem, do którego odwołuje się Kościół, stała się fundamentem i kryterium tego, co w Kościele może się dziać, co w Kościele jest prawdą i co Kościół powinien głosić. Te odkrycia spowodowały, że od blisko 5 wieków grupa ewangelickich chrześcijan chce 31 października się spotykać, nie tylko po to, żeby przypominać wydarzenia, które odbyły się w Wittenberdze 31 października 1517 roku, ale przede wszystkim, żeby żyć tym, co te wydarzenia przyniosły, żeby słuchać kazania, żeby spotykać się przy stole pańskim, by wspólnie dla dzisiaj rozważać to odkrycie, które popchnęło skromnego augustyńskiego mnicha z prowincjonalnej Wittenbergi do tego, by zmieniać Kościół w sposób, którego on sam ani się nie spodziewał, ani nie zamierzał.